Siemanko, z tej strony Kamil i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego materiału. Kolejny materiał z Alfy Battlefield 1, tym razem Medic. Będzie to dość krótki materiał, bo nie ma wiele do opowiadania. Poza tym pokażę Wam opcje, co się dzieje, gdy nie ma przeciwników, gdy przeciwnicy nie przejmują flag. Jak szybko runda może się skończyć. A co do Medyka, to zmiany pod względem innych części to są raczej tylko kosmetyczne. Nic wiele się nie zmieniło poza brońmi. Dostajemy teraz do dyspozycji coś w stylu DMR-ek, karabinów półautomatycznych, zamiast karabinów szturmowych. Tutaj niektóre z nich mają opcję full auto. Nie wiem dlaczego to jest tak wprowadzone, pewnie mało ma to wspólnego z realiami, ale to pewnie ze względu na balans, żeby mieć jakiekolwiek szanse ze szturmowcem w starciach 1 na 1 na dominacji. Tutaj widać mało jest na serwerze, bo nie mogłem nikogo znaleźć. Nie mogłem znaleźć żadnego już serwera, a nie miałem żadnego materiału z medyka. No, nie miałem takiego bardziej sensownego. Nie chcielibyście pewnie oglądać, jak po 15 razy ginę. No, tutaj co mieliśmy do dyspozycji w Alfie? No, strzykawkę zastępującą defibrylator i małą apteczkę. Mam nadzieję, że więcej będzie tych gadżetów. Zobaczymy, co tam będziemy mieli do dyspozycji. Jeszcze na pewno coś ciekawy jestem, czy dostaniemy jakiś granatnik czy coś, chociaż wątpię. Możliwe, że dostaniemy granat przeciwczołgowy, chociaż to i tak jest w granatach, ale z mniejszą siłą te granaty przeciwczołgowe. Co dalej? Tutaj jest runda, się bardzo szybko skończy, więc to się dzieje, jeżeli przeciwnicy nie przejmują punktów. I może przejmować mogą, ale nie utrzymuje ich długiego czasu, to zaraz zobaczycie. Tutaj będzie szarża. No i chyba się runda tutaj skończy, tak. Więc dziękuję za obejrzenie materiału, tego krótki, ale zawsze coś, zawsze jakieś informacje. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapkę, skomentuj. Na razie, cześć.